robi sobie harmonogram, którego się trzyma, i ja też chcę tak zrobić. I chcę, żebyście wiedzieli, kiedy macie filmy i z czego macie filmy, żebyście mogli czekać i się cieszyć, oglądając je razem. Nie, może nie razem ze mną, ale oglądając je. A więc tak, no, moi drodzy, na samym początku chciałbym was po prostu przeprosić za znowu niedotrzymanie słowa danego wam w wcześniej wymienionym fragmencie filmu, w sensie, no, w poprzednim filmie, i za znowu wrzucenie 3 filmów w przeciągu 4 tygodni, może nie tyle co znowu, ale no, generalnie, no, tak, pojawiły się 3 filmy w przeciągu 4 tygodni, co jest dosyć żenującym wynikiem. Postaram się wam na początku pokrótce wyjaśnić może, o co chodziło, wreszcie filmu będę dalej tłumaczył, także jeżeli ktoś nie chcę za długo słuchać tego filmu, także, no, zresztą myślę, że jeżeli ktoś nie chce go słuchać, to po prostu na niego nie wejdzie, ale na końcu postaram się może trochę bardziej rozgadać, ale za chwilkę wytłumaczę wam tak generalnie najważniejsze elementy tego, o co chodziło. A więc tak, zaczynając od tego, że generalnie przestałem tak naprawdę produkować filmy przez, no, dosyć długi czas, wyglądało to tak, że w momencie, w którym pojawiło się tak mało filmów, utraciłem po prostu zapał do nagrywania. Nie czułem takiego vibe'u przy nagrywaniu, jak czułem wcześniej, nie sprawiało mi to przyjemności, a więc nie chciałem tego robić na siłę, ponieważ ani ja bym się z tymi filmami dobrze nie czuł, ani one nie byłyby po prostu dobre i byłyby beznadziejne do oglądania. Dlatego po prostu ich nie tworzyłem. Zrobiłem tak naprawdę harmonogram, którego miałem się trzymać, i jakby ten harmonogram miał sprawdzić i wywołać na mnie to, że zacznę znowu nagrywać, no niestety nie zadziałał. Poza tym, no, uderzył mnie dosyć duży natłok nauki tak naprawdę, w momencie, w którym wróciliśmy do szkoły po zdalnych, i no jakby no stwierdziłem, że nauka jest trochę ważniejsza. Dlatego się głównie nauką zajmowałem. Nagrywam wam ten film teraz dlatego, że no jest tak naprawdę ten długi weekend, tak? Mamy 4 dni wolnego. Dzisiaj jak to nagrywam jest czwartek dla mnie. I od razu wam mówię, że filmy już na pewno w tym tygodniu, w tym weekendzie długim będą. W sensie w ciągu weekendu i jutro, znaczy w sensie dzisiaj dla was i w przeciągu weekendu, tak? Bo mi się mylą dni. W piątek, sobotę i niedzielę na pewno pojawią się filmy. Później myślę, że może w końcu uda mi się trzymać tego harmonogramu, chociaż też zobaczymy. Nie mogę wam niestety niczego obiecać. Poza tym i tak niestety moje słowo tak naprawdę zaczyna znaczyć coraz mniej przez to, że go po prostu nie dotrzymuję. Mówię, na samym początku po prostu chciałbym szczerze was przeprosić, bo no znowu jakby nie ukrywać, tak? Niestety, no sorry. Powiem wam szczerze, że bo to już jest ten moment, w którym tak naprawdę powiedziałem najważniejsze rzeczy. Trochę ciężko mi zebrać się do tego filmu, ponieważ no jakby czuję, wiecie, nie mogę wam niestety powiedzieć za wiele, bo to są takie też sprawy dla mnie prywatne, bo to nie do końca tylko o szkołę chodziło. Miałem takich wiele przemyśleń i w sumie po tyle powinno wam wystarczyć. To nie jest tak, że ja przestałem nagrywać, tak? To jest tak, że ja dalej chcę, tylko po prostu chwilowo, no, nie miałem takiej energii do nagrywania. Tak jak mówię, no teraz postaram się wrócić. Nie wiem, czy zgodnie z tym harmonogramem, o którym już tak dużo mówiłem, ale zobaczymy. No, myślę, że będę się go trzymał, no bo to jakby to też... Niedocześnie ten harmonogram jest dla was, po to, żebyście mogli wiedzieć faktycznie, kiedy te filmy mogą się pojawiać, chociaż no wiadomo, jak wyszło. Ale też jest trochę dla mnie, w sensie dzięki niemu będę mógł sobie w stanie trochę bardziej, lepiej zorganizować czas podczas jakby no dnia i tygodnia, nie? Na pewno, bo wiadomo, już teraz za chwilę będziemy mieli koniec roku. Na pewno, raczej roku szkolnego, na pewno będą się pojawiały filmy w przeciągu weekendu, wakacji. I teraz to, co wam mogę na pewno powiedzieć, gdzie albo może być przerwa z filmami, albo może być tak, że filmów będzie po prostu mniej, to jest to, że mam już zaplanowany wyjazd nad morze. Od 7 do 21 sierpnia nie będzie mnie w domu, w wakacje. Także tutaj już jakby też was od razu informuję, że na zaś, że możliwe, że będzie taka przerwa w filmach przez to właśnie, że mnie nie będzie po prostu w domu, chociaż postaram się nagrać na zapas, ale nie wiem, jak mi wyjdzie, no niczego nie mogę wam obiecać. I też przepraszam was za to, że pisaliście do mnie na Discordzie, ja przez bardzo długi czas nikomu nie odpowiadałem. No teraz zacznę odpowiadać, też miałem cały czas ustawiony offline na Discordzie, powiem wam szczerze, że to jakby było taki moment, w którym nie utrzymywałem kontaktu chociażby na przykład z Samarem, bo jakby musiałem sobie po prostu
parę rzeczy przetrawić w sobie i to jakby naprawdę no tyle musi wam wystarczyć, bo więcej z poszanowania swojej prywatności po prostu więcej wam zdradzić nie mogę, aby no jakby to są już po prostu rzeczy prywatne, nie? No myślę, że zrozumiecie, w sensie powinniście zrozumieć. Też może, to wam powiem, to jest też takie ciekawe dosyć, może nie powinienem, ale dlaczego nie, nie chcę jakoś tak ukrywać jakichś takich dziwnych rzeczy, a myślę, że jakby no to akurat możecie wiedzieć. Jest też coś takiego, że miałem w głowie takie wrażenie, że troszeczkę wypaliłem się z formatem, to znaczy zaczęło być dla mnie troszeczkę już nudne to City Skylines, które teraz leci w tle, to jest akurat najnowszy odcinek, który był 2 tygodnie temu, ale jakoś takie mam wrażenie, że po prostu format nagrywania cały czas Minecrafta i City Skylines jest nudny. Problem jest w tym, że nie mam za bardzo żadnego innego pomysłu, no dlatego mówię, trochę się wypaliłem z pomysłami, ale zobaczymy. Może jak na razie będę nagrywał to, co nagrywałem i dalej będę ciągnął to, co już ciągnę przez tak naprawdę no pół roku, tak jak, znaczy już ponad pół roku. Tak jak zresztą właśnie 2 tygodnie temu był nawet strumyk z okazji pół roku od City Skylines, tak naprawdę od wtedy liczę, jak zacząłem nagrywać, bo to wcześniej co nagrywałem, no to było takie. Myślę, że może wrócę do serii fabularnych, ale nie wiem, niczego nie obiecuję. Jakby wszystko, co się wydarzy, będzie się działo tak naprawdę spontanicznie, bo tak naprawdę wolę działać spontanicznie niż coś planować, bo mam problem z planowaniem czegokolwiek. Tak samo jak widzieliście, no macie zresztą bardzo łatwy przykład, znaczy bardzo prosty przykład tego, że mi planowanie po prostu rzeczy nie idzie, tak jak na przykład właśnie wyszło z tym harmonogramem, tak? Nie wiem, no myślę, że to jest tyle, co mam do powiedzenia. Nie chcę tego filmu też za bardzo przedłużać. Myślę, że też dzisiaj pojawi się jeszcze film z Minecrafta, bo teraz tak będzie wychodziło, bo tak jak zresztą widzieliście, nagrywam na przemian City Skylines razem z Minecraftem, teraz wychodzi Minecraft, także myślę, że jeszcze dzisiaj będzie. I nie wiem, czy widzicie ten film przed Minecraftem, czy po Minecrafcie, ale to nie wiem, jeszcze po prostu nie wiem, bo to jakby dopiero będę sobie ustalał po nagraniu. A więc tak jak mówię, no sorry za to, co zrobiłem, że tak naprawdę was okłamałem, nie, jakby nie patrzeć. No, gdzieś po prostu poczułem taką odpowiedzialność, że się dziwnie by wyglądało, jakbym po takiej przerwie i po takich obietnicach po prostu zaczął nagrywać filmy, dlatego stwierdziłem, że no zrobię taki osobny film, w którym po prostu wam troszeczkę wytłumaczę, jaka była sytuacja. Ale tak jak mówię, no dalej nagrywać chcę, dalej zapał do nagrywania mam i dalej no chcę gdzieś w to iść, bo mi się to naprawdę podoba, tylko no po prostu musiałem sobie zrobić przerwę. Niestety nie poinformowałem was wcześniej o tej przerwie i no nie powiedziałem wam, że będę takową przerwę robił, bo po prostu jakby cały czas byłem w złudnym przekonaniu, że jestem w stanie nagrywać i chciałem próbować nagrywać i tak naprawdę te filmy, które pojawiały się, te 3 filmy, które pojawiły się w ciągu tych 4 tygodni, były takie nagrywane troszeczkę na siłę, dlatego no na przykład ten ostatni film nie był zbyt ciekawy, poza tym nawet wyświetleń nie miał za dużo, ale to akurat już dlatego, że no, trochę zepsułem, nie, bo nie nagrywam filmów zbyt często, nie? Ale postaram się nagrywać więcej, ponieważ chcę się jakoś tak bardziej rozwinąć. Rozgadałem się dosyć bardzo, ale to przynajmniej macie dokładną wytłumaczenie tego, co się działo i jak się działo. Jeżeli może macie jakieś pytania, to możecie je zadawać w komentarzach. Ja postaram się do nich odnieść i postaram się wam odpowiedzieć w komentarzu. A więc co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.